Witam Państwa serdecznie w nowym roku 2020. Nazywam się Beata Karwacka. Dzisiaj będę chciała Państwu opowiedzieć o opłatach karnych za brak posiadania ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdu lub OC gospodarstwa rolnego. W zeszłym roku robiłam dla Państwa materiał, który mówił właśnie o karach z tego tytułu. Również poruszałam dosyć, myślę, istotną kwestię związaną z tym, że kary za brak ubezpieczenia OC pojazdu musimy zapłacić my, czyli użytkownicy pojazdów czy właściciele pojazdów. Natomiast też poruszyłam taką kwestię, że akurat kar za na przykład brak wypłaty odszkodowania, czy niewłaściwą wypłatę w złej wysokości, pomniejszaną, czy też w różny sposób umniejszaną przez Zakład Ubezpieczeń, no niestety Zakład Ubezpieczeń tych kar nie płaci. Teraz chcę Państwu przybliżyć, co się zmieniło. Jak w każdym nowym roku coś się zmienia. No akurat wiemy, że do góry idą nie tylko wynagrodzenia, ale również i kary. I tak też w tym roku, czyli na 2020 rok, kara za brak ubezpieczenia OC, jeżeli chodzi o samochód osobowy, wynosi 5200 za brak OC samochodu ciężarowego, czy ciągnika samochodowego, czy autobusu 7800, inne pozostałe pojazdy 870 zł. Natomiast za brak OC rolników, czyli jeżeli rolnik nie opłaci takiego ubezpieczenia, wówczas zobowiązany będzie do zapłaty kary 260 zł. Oczywiście, tak jak już wcześniej Państwa informowałam w poprzednim odcinku, który również się tutaj pokazuje, do którego mogą Państwo przejść i się z nim zapoznać, bo tam mówiłam o wiele szerzej na temat tych kar. Proszę zwrócić uwagę, że ta opłata karna ulega pewnemu pomniejszeniu w sytuacji, gdy nie zapłacimy OC za jakiś tam określony okres. I tak na przykład jest to podzielone na okres do 3 dni, od 4 do 14 dni i powyżej 14. I do 3 dni jest to 20% opłaty karnej, czyli 1040 zł za samochód osobowy, 1560 zł za samochód ciężarowy, a 170 zł za inne pojazdy. Natomiast jeżeli jest to między 4 a 14 dni, czyli do 14 dni, jeżeli się Państwo spóźnią z zapłatą ubezpieczenia, czyli nie zawrą ubezpieczenia, mówimy tutaj o tym, że Państwo po prostu takiej polisy nie podpiszą, to wówczas jest to 50% opłaty karnej i przy samochodzie osobowym jest to 2600 zł, przy samochodzie ciężarowym 3900, pozostałe pojazdy 430 zł. OC rolników jest bez zmian 260 zł. I proszę teraz zauważyć, jak ważne jest, żeby każdy z nas, kto posiada pojazd, czy posiada gospodarstwo rolne, żeby wiedział, że jest zobowiązany zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe o odpowiedzialności cywilnej, czyli OC, bo inaczej będzie zmuszony zapłacić karę. Oczywiście ktoś z Państwa być może myśli, że a kto się dowie, że nie zapłaciłem OC, że nie mam polisy. No niestety, jest baza danych w UFG, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, gdzie wszystkie zakłady ubezpieczeń z różnych stron wrzucają dane i informacje o zawartych ubezpieczeniach i ten system może zauważyć, kto z nas takiego ubezpieczenia nie posiada. Oczywiście w czasie kontroli też na przykład na drodze policja może sprawdzić, że takiego ubezpieczenia nie ma. Już jeżeli się spóźnisz tylko powyżej 14 dni z zawarciem umowy ubezpieczenia,
będziesz zobowiązany do zapłaty 5200 kary. Czy jest to mało, czy jest to dużo? Odpowiedzcie sobie sami. Ja osobiście uważam, że te kary są znaczące, dlatego chciałabym, żeby każdy z Państwa o nich wiedział, pamiętał, szczególnie młode osoby, które dopiero zakupują pojazdy swoje pierwsze i dopiero stają przed wyborem jakiegoś ubezpieczyciela, u którego zawrą ubezpieczenie, aby wiedziały, że to jest istotne i ważne. Ponadto jest jeszcze ważna kwestia, żeby każdy z Państwa wiedział, że jeżeli takiego ubezpieczenia Państwo nie zawrą, a w tym czasie, jeżeli będziecie się poruszać pojazdem, dojdzie do wypadku drogowego, to wówczas ktoś z Państwa będzie musiał wypłacić ze swojej kieszeni 100% odszkodowania osobie poszkodowanej. Czyli jeżeli ta osoba będzie miała wypłacaną rentę do końca życia, na przykład 7000 zł, to znaczy, że ktoś z Państwa będzie musiał te 7000 co miesiąc oddawać za wypłatę tego odszkodowania, plus za całe to odszkodowanie, na przykład 200000 zł, które zostanie wypłacone, czy 1 000 000 zł. Także bardzo ważne jest, żeby takie ubezpieczenie posiadać. Zapraszam do zapoznania się z tymi karami i zadbania o własne bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo innych osób na drodze i w gospodarstwie rolnym. Dziękuję.